śpiewaliśmy te słowa znane wszystkim Polakom, jeszcze Polska nie zginęła. Słowa, które od kilkunastu pokoleń wyśpiewują, wypowiadają w najrozmaitszych chwilach życia prywatnego, życia naszego społecznego, nasi przodkowie i my dzisiaj. Nie wiemy, czy te słowa wypowiedział w ostatnich minutach swojego życia Karol Lewitu. Chłopak noszący, 20-latek, noszący francuskie nazwisko, bo jego ojciec kilkanaście lat wcześniej przybył do Polski. Karol Lewitu założył tajne sprzysiężenie. W roku 1840 został aresztowany przez władze carskie. Był okrutnie katowany. Jak mówili świadkowie na przesłuchaniu, dostał 400 policyjnych rosyjskich pałek. Bojąc się, że może nie wytrzymać tego bólu, że wyda swoich kolegów, w celi, kiedy pozostał wieczorem sam, miał tam tylko świeczkę i siennik, położył się na tym sienniku i podpalił. Zmarł w ogromnych męczarniach, bo w jego duszy, w jego sercu słyszał te słowa właśnie. Kilkadziesiąt lat później, w 1901 roku, we wrześniu, grupa polskich dzieci odmówiła władzom niemieckim modlenia się i uczestnictwa w lekcji religii w języku niemieckim. Zniosły te dzieci, że inne przedmioty były nauczane w ramach walki z polskością w języku niemieckim. Kiedy chciano im odebrać polską modlitwę, zaprotestowały. Doszło do strajku dzieci wrzesieńskich. 14 z nich było bitych, katowanych. Wiele z tych dzieci musiało chodzić dłużej do szkoły. Ich rodzice byli skazywani na kary więzienia, na kary grzywny. Kilkanaście lat później znów, w roku 1918, kiedy wybuchała Polska, kiedy polscy obrońcy, polscy żołnierze bronili Lwowa przed Ukraińcami. Najmłodszy z nich miał 14 lat, nazywał się Antoś Petrykiewicz. Zginął, a pośmiertnie został odznaczony przez Józefa Piłsudskiego orderem Virtuti Militari. Do dziś pozostaje najmłodszym kawalerem tego orderu. Po nich przyszli następni. Tadeusz Zawadzki, Zośka, dowódca Szarych Szeregów, czy Witold Modelski, najmłodszy uczestnik Powstania Warszawskiego. Zginął na barykadzie, broniąc woli w wieku niespełna 12 lat. Ale na tym nie kończy się ta historia. Przyszło następne pokolenie. W roku 1948 niespełna 18-latka Danuta Siedzikówna-Inka, sanitariuszka w oddziałach partyzanckich, zostaje aresztowana przez UB, okrutnie katowana. Nie wydała nikogo ze swoich współtowarzyszy walki. Słyszeliście pewnie słowa, które do dzisiaj stały się takim mottem, kiedy myślimy i mówimy o żołnierzach wyklętych. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. W ostatniej, jak mówią świadkowie, ostatnie słowa, które wypowiedziała, to były słowa: niech żyje Polska. Ta Polska wolna nie mogła długo nadejść i były kolejne ofiary. W roku 1970 Zbyszek Godlewski, znany nam, może wam z piosenki Kazika, choć piosenka jest starsza, o Janku Wiśniewskim, który padł, którego podnieśli w drzwiach świętojańsko. 20-latek, pracownik, może wówczas nie młodociany pracownik stoczni. I następni, w roku 1982 zabity przez SBK Bogdan Włosik podczas demonstracji w Nowej Hucie. Oddali, to byli wasi rówieśnicy. Dziś mogliby tutaj siedzieć z nami na tej sali. Bogdan Włosik był uczniem trzeciej klasy technikum. Był
w waszym wieku mógłby tutaj siedzieć z nami, jak i ci wszyscy pozostali. Co ich łączy? Ja wiele razy o tym już mówiłem. Myślę, że nie czuli się bohaterami. Po prostu zrobili to, co było trzeba. Bo wierzyli, że jeszcze Polska nie zginęła. A dziś jesteśmy w przededniu Narodowego Święta Niepodległości ustanowionego 11 listopada na pamiątkę, choć jest to dzień symboliczny, na pamiątkę odzyskania Polski po wieloletniej niewoli. Ten marsz do niepodległości rozpoczęty przez Karola, przez Kościuszkę, Karola Lewitu, powstańców listopadowych, styczniowych i w kolejne pokolenia rozpoczął ten już ostateczny Marsz Ku Wolności Józef Piłsudski w 1914 roku, wyruszając z krakowskich plant wraz ze swoimi legionami. Legiony to żołnierz z Kanuta, legiony to straceńców los, legiony to żołnierz z Kabuta, legiony to ofiarny stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy nasz życia los, na stos, na stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy nasz życia los, na stos, na stos. O ileż mąk, ileż cierpienia, o ileż krwi, wylanych łez, pomimo to nie ma zwątpienia, dodawał sił wędrówki kres. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy nasz życia los, na stos, na stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy nasz życia los, na stos, na stos. Naszą powinnością jako Polaków jest pamięć o czasach minionych, ale także zgłębianie historii, tradycji, obyczaju polskiego, bo jesteśmy to winni naszym przodkom, jesteśmy to winni sobie, ale jesteśmy to winni również pokoleniom, które po nas przyjdą. Warto znać historię, warto znać polską tradycję. W zakończeniu pierwszego filmu pokazały się te żółte gwiazdki, takie tam wschodzące nad Polską. Przynależność do Unii Europejskiej, bycie Europejczykiem, bo to nie są tożsame rzeczy, jest bardzo ważna. Ale my jako Polacy jesteśmy zobowiązani do kultywowania polskości. I ten test, mam nadzieję, że pokaże, że uczniowie zespołu szkół technicznych naprawdę wiele wiedzą o historii Polski. Teraz zacznie się eksperyment. Kto stanął na czele powstania w 1794 roku? Tadeusz Kościuszko, Płaski czy Chłopicki? Oczywiście Tadeusz Kościuszko. No świetnie. Następne. Naczelnik państwa kojarzony z uzyskaniem niepodległości, zwany komendantem, dziadkiem, tutaj na kasztance. To Piłsudski, Narutowicz czy Mościcki? Oczywiście to Józef Piłsudski. Następne. Jakie powstanie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku? Warszawskie, Kościuszkowskie, Wielkopolskie. I tylko jedno z nich było powstaniem zwycięskim, ale to już jest poza konkurencją. Oczywiście powstanie warszawskie.
a to, o którym mówiłem, powstanie jedyne właściwie w polskiej historii zwycięskie, to powstanie wielkopolskie. Kiedy powstała Armia Krajowa, patron naszej szkoły? 14 lutego 42, 27 września 39 roku, czy 19 stycznia 45? 14 lutego 42 roku, chociaż wiemy, że poprzedzały Armię Krajową inne organizacje, które się przerodziła Armia Krajowa, Służba Zwycięstwo Polski, Związek Walki Zbrojnej. W którym roku nastąpił? Trzeci rozbiór Polski. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i koniec. Oczywiście 1795. I teraz pokaże nam się zwycięzca. Ale to jakaś rodzina jest? Wszyscy Polacy to jedna rodzina. Zapraszamy, gratulujemy panu Różkowi, panu Bilskiemu. Poprosimy pana Tatarka do nas. A jest tutaj. Prosimy. Ty chyba dostałeś już kiedyś taki, ale to najwyżej wymienimy go. Oto jest tablet dla ciebie, ta nagroda. Gratulujemy ci wiedzy w imieniu swoim i nas wszystkich. Brawa dla kolegi. Naprawdę wykazał się wielką znajomością historii, geografii i języka polskiego. Serdecznie, serdecznie gratuluję. On natchniony i młody, ich nie policzył by nic. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nadłów unosił się dym. Śpiewał, że czas runął mu. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij mu rą zęby krat, serwij kajdany połam bat, a mury runą, runą, runą i pokrzeją stary świat. Wyrwij mu rą zęby krat, serwij kajdany połam. Powstał w 1980 w wyniku strajków sierpniowych i który doprowadził w roku 1989 do częściowych przemian, które dziś
doprowadziły do tego, że Polska może być wreszcie wolna. Teraz znów zmiana nastroju. Reprezentanci w waszym imieniu będą teraz walczyć, reprezentanci klas. Autorem tekstu Mazurka Dąbrowskiego jest Jan Henryk Dąbrowski, Adam Mickiewicz, Józef Wybicki czy Józef Dąbrowski. Tylko jedna odpowiedź, nie dwie odpowiedzi poprawne. Oczywiście Józef Wybicki jest autorem tekstu Mazurka Dąbrowskiego. Nie Dąbrowski, choć w tytule mamy to nazwisko. Następne. O twórczości którego z wybitnych Polaków powiedziano, że to armaty ukryte w kwiatach. O Chopinie, Mickiewiczu, Janie Pawle II czy Henryku Sienkiewiczu. Te pytania są już dość trudne, ale to w końcu najlepsi tutaj siedzą. Mowa była o Fryderyku Chopinie, armaty ukryte w kwiatach. Następne pytanie. A przepraszam, teraz macie karteczki? Macie. Teraz zostanie tutaj wykonany taniec ludowy. Proszę popatrzeć, zastanowić się nad tym, a wy nie podpowiadajcie, jaki to jest, nie wpisujemy tutaj nic, piszemy na tych karteczkach sobie, a teraz napiszę później napisać tańców, będzie 3. Ale nie po kolei. Proszę bardzo. Pełnił funkcję naczelnika państwa. Kto to był? Ignacy Paderewski, Ignacy Mościcki, Władysław Sikorski czy Józef Piłsudski? Odpowiedzieć poprawnie, jaki to polski taniec? Kogo nazywamy Orlętami? Obrońców jakiego miasta? Bitwa warszawska zwana Cudem nad Wisłą odbyła się. Gdzie się odbyła? Kiedy, przepraszam? Za chwilkę będziecie mogli Bitwa warszawska odbyła się, no nikt nie odpowiedział poprawnie, bo odbyła się między 13 a 25 sierpnia 1920 roku. Powstanie warszawskie trwało ile dni? 74? Bardzo dobrze. Powstanie warszawskie trwało 63 dni. Ponury to pseudonim wybitnego dowódcy partyzanckiego z czasów II wojny. O kim mowa? O Antonim Hedzie, Stefanie Roweckim, Janie Piwniku czy Henryku Dobrzańskim. Ponury. Myślałem, że znany jest wam wszystkim Jan Piwnik Ponury, komendant zgrupowań świętokrzyskich Armii Krajowej, wykus. Co prawda tutaj nie zginął, ale ostatnie jego słowa, jak mówi legenda, wypowiedziane przez niego, kiedy został raniony kulą, kiedy umierał, powiedział: pozdrówcie góry świętokrzyskie. Zresztą stąd pochodził. Teraz kolejny, już ostatni już taniec. 1000 punktów za odgadnięcie tańców. Bardzo proszę, ostatni taniec. Thank you.
brawa. Dziękujemy. Zapisaliście, zaraz napiszecie na dużej tablicy, ale zanim to nastąpi, poprosimy o tablicę. Gdańsk, Kielce, Lublin, Kraków. Pozostało 10 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i koniec. Dziękujemy Wam. Odsuń tutaj. I tak, żadna z drużyn nie wykonała poprawnie tego zadania. I teraz policzymy, ile poprawne odpowiedzi udzielili. To nie jest herb Gdańska, tylko Krakowa. To trzeba było zamienić, pozostałe trzy są dobre. I tutaj jest podobnie, czyli drużyny otrzymują po 500 punktów. Dopisujemy każdej drużynie, będziemy pamiętać, 500 punktów. Poprosimy teraz kolejne pytania. Uwaga. Józef Franczak Lalek, ostatni żołnierz antykomunistycznego powstania, został zabity przez Urząd Bezpieczeństwa w którym roku? Wówczas już służy bezpieczeństwu. W 47, 72, 63 czy 56? W którym roku? Tak. W 1963. Ten człowiek wyruszył na wojnę w 1939 roku. Kto powiedział, niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi? Bardzo dobrze, był to papież Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski. Pierwszy taniec, nie patrzymy na... Pierwszy taniec to... Dobrze, dziękujemy. I teraz tak, Wy jesteście z klasy. Klasa druga tej napisała to w takiej kolejności. Krakowiak, Oberek, Polonez. Dobrze? Tak? Kto jest za tym, że dobrze? Dobrze. A klasa czwarta napisała Krakowiak, Mazur, Polonez. Czy wśród tych tańców był Mazur? Nie. Nie było Mazura. 1000 punktów dopisujemy klasie drugiej T i... Spróbujcie każdej z tych potraw. No wy musicie chwilkę poczekać, opowiedzą wam, jak to smakuje. Dobrze, i numer jeden, może w ten sposób. Co to jest? Pierwsza potrawa, kluski śląskie. Dobrze, druga potrawa. Chciałem pokazać, napisali, że to są karczochy. Tu bliżej pokażę. Znawcą tematu, czy to są karczochy? Blisko byli, prawda? Blisko byli. Bo to są kartacze. Kartacze. Kartacze minus... Kolejna zupa, napisali, że jest to zupa kapuścianka. Tutaj możemy dyskutować, ponieważ jest to kwaśnica. Góralska potrawa, taka charakterystyczna. Ale to nie, gdyby to był kapuśniak, uznalibyśmy, ale kapuścianki to nie ma. Kapuściane to są głowy. Piąte, czwarte napisali, że to jest żurek. Tu pani podpowiada, że żurek jest bez ziemniaków, a tutaj są ziemniaki. Może nie chwyciliście łyżką? To też jest błąd, bo to jest zalewajka. No i to ostatnie, ja pokażę. Napisali, że jest to babka piaskowa. Czy to wygląda jak babka piaskowa? To jest rogal świętomarciński. Rogal świętomarciński. W środku jest biały mak. Tutaj są jeden punkt. Kluski śląskie plus pyzy. Nie. Kwaśnica. Brawo. Żurek źle. I rogal świętomarciński. Dobrze. Klasa czwarta TP. 1000 punktów. Bo wygrała. Ale jeszcze nie wygrała całkiem, jeszcze nie całkiem. Jak nazywał się, ostatnie pytanie, jak nazywał się premier wyłoniony po pierwszych, po wojnie demokratycznych wyborach? Podkreślam, po pierwszych demokratycznych wyborach. Jak się nazywał? Olszewski, Kaczyński,
Mazowiecki. Żadna z drużyn nie odpowiedziała poprawnie. Wybory w 1989 roku nie były demokratyczne. To była umowa, zmowa okrągłego stołu pomiędzy, no już nie będziemy wchodzić w szczegóły. Pierwsze odbyły się w 1991 roku i premierem został Jan Olszewski. No i teraz ostateczne wyniki. Dodajemy teraz klasie czwartej TB. Jakie punkty? Dzisiejszy wielki quiz o Polsce wygrała klasa czwarta TB. Ale to nie zmienia faktu, że trzecie miejsce. Gratuluję serdecznie. No tak się wydarzyło. No tak to bywa, ale dziękuję wam za udział. Drugie miejsce klasa... Drugie miejsce klasa druga TI. Otrzymują bardzo... rozwijcie je. Takie oto fajne koszulki. Polska, moja ojczyzna. Mam nadzieję, że będą wam się podobać. I pierwsze miejsce klasa czwarta TB otrzymuje... Pan Tatarek otrzymuje drugi tablet. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I również po jednej koszulce. Tutaj są dwie koszulki. Gratuluję wam serdecznie. Nie wychodzi o tych, jak powiedziałem, którzy Polskę budowali, którzy za nią walczyli, którzy za nią umierali, bo wszystkich nas łączy ta myśl, żeby Polska była Polską. Żeby Polska, żeby Polska.